Witajcie. Kolejny vlog, kolejna odpytajka codzienna. Będą oczywiście zdania po polsku, potem po niemiecku z luką do uzupełnienia. Moje propozycje, jakie tam mogło być. Jaki ptaszek ładny. Potem cztery wersje i właściwa, ostateczna wersja, właściwa wersja. Wyjaśnimy sobie, jak to ma wyglądać. Dobra. Tuda za ptak, wiecie, znacie to? Jestem na jego rewirze. To się źle skończy, oczywiście dla mnie. Pierwsze zdanie. To jest taki mini dialog trochę, w sensie... jestem źle ubrany, a druga osoba mnie uspokaja, mówi, to nic nie szkodzi. Ok? Pierwsze zdanie. Ich bin nicht richtig angekleidet, ale nie o to pytam. Pytam o zdanie, to nic nie szkodzi. I teraz wersja niemiecka brzmiałaby tak. Das, puste miejsce, nix. Albo nichts. Pamiętajcie, że nichts i nix, oznaczające nic, to jest to samo znaczenie. Co mi tu puka cały czas nade mną. I co to będzie? Pierwsza propozycja tut, druga schadet, trzecia scheidet i czwarta macht. Która z wersji jest prawidłowa? Das macht, po prostu. Das macht nichts. Nic nie szkodzi. Nie? To nic nie robi. Tyle. Dziękuję za obejrzenie. Tu się spada z tych drzew wszystko. Ja to nagrywam na żywo, słuchajcie. To jest taki live trochę. Nie chcę, znaczy już tłumaczyłem w pierwszym moim filmie z tej serii, że trochę nie mam czasu na montaż i to mi umożliwia, że tak powiem, szybkie publikowanie i gęste, częste. Nie? No, widzę, że światło mi się coś spadło. Do następnego razu. Subskrybujcie kanał, będziecie być na bieżąco. Zapraszam do lekcji ze mną. Wszystko w opisie filmu. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.